Słowo Boże uczy nas o wiecznym bezpieczeństwie wierzącego. Raz zbawiony, zawsze zbawiony i znajdujemy to m.in. w Ewangelii Jana. Ewangelia Jana, rozdział 6. Ewangelia Jana, rozdział 6, werset 37. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz. Widzimy wyraźnie, co mówi Pan Jezus. Pan Jezus mówi, wszyscy, których mi daje Ojciec, do mnie przyjdą, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Tutaj Pan Jezus Chrystus powiedział, że w żadnym wypadku nie odrzuci nikogo, kto przyszedł do Niego po zbawienie. Jest to proste stwierdzenie Pisma Świętego, którego nie można zinterpretować w żaden inny logiczny sposób. Oznacza to, co mówi. Mówi to, co oznacza. Po prostu wierzący nie może zrobić ani powiedzieć nic, co spowodowałoby, że Pan Jezus Chrystus odrzuciłby go po tym, jak do Niego przyszedł po zbawienie. Przyszedł i będzie zaakceptowany. Uwierzył Panu Jezusowi i będzie zbawiony. Zaufał Jezusowi Chrystusowi i jest zbawiony. Więc Bóg w osobie Syna Pana Jezusa Chrystusa przyrzekł swoim słowem, że nie odrzuci, że tego nie zrobi. Uczynienie tego oznaczałoby wycofanie się z Jego obietnicy. A to jest niemożliwe, o czym mówi nam Liczb, czyli czwarta księga Mojżeszowa. Czwarta księga Mojżeszowa, rozdział 23. Rozdział 23, czwartej księgi Mojżeszowej albo Księgi Liczb. I mamy tam piękny werset 19. Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował, czy on powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia. Dlatego każdy, kto uważa, że zbawienie można stracić, jest bluźniercą. Oskarża Boga o kłamstwo.